Mateusz Kaniowski, razem ze mną Filipek, który tym razem nie jest w strachu, ale walczy nie z pasikonikiem, tylko z karasiem. Z karasiem. Te ryby się mnie... Nie, ryby, zwierzęta, owady mnie się... Owady? Co ty gadasz? Natura, natura, cała natura się mnie czepia. Darolew, Patryk Karaś, Robert Karaś. Karaś. A faktycznie. Ty jeszcze walczyłeś? Z Tombem? Z Ferrarim, wiesz, przez chwilę były autka, także wiesz, jestem w grze cały czas. Dobrze, a oprócz tego bitwa o południe 7 stycznia i Filipek wchodzi jako mistrz. Generalnie moja taktyka jest taka sama jak na poprzednią bitwę, czyli w ogóle nie trenować i nie myśleć o tym, może jutro sobie coś ponawijam. Ja nie mam czasu generalnie na to, więc a najlepsze rzeczy robię takie na spontanie, jak nie mam czasu, więc będzie spoko, nie? I pierwsza walka z Edziem, wasze walki. A czemu mówisz, że z Edziem? To jest ogłoszone? Tak, to jest ogłoszone. Aha, czyli... Wszyscy fani freestylu wiedzą, że walkę pierwszą fazy grupowej otwiera Filipek kontra Edzio, tylko Filipek nie wie. Ale aha, bo nie wiedziałem, że to już jest ogłoszone, że jest to jako otwarcie, że takie grupy tak, są rozklasowane. Jest. Na Betkliku można obstawiać i zresztą nagrywałem ci odcinek na Kanuty Wuje. Rozumiem, tam też są na Betkliku rzeczy, które ja mogę nawinąć albo nie nawinąć, tak? Jeżeli zrymujesz do słowa matryca, przykładowo, to ludzie wygrywają do życia. Jeżeli wspomnisz o Miliczu... Jarolniewska Macyca, Milicz Stolica. Ale nie tutaj, nie tutaj, to musi być na widok. Piotrek jest ministrantem, więc Kaplica, Zachwyca, no coś tam będę miał. No powiem ci szczerze, że pierwszy raz, drugi raz będzie można obstawiać nawet kliku w ogóle w historii freestyle, ale nie wiem, czy widziałeś kursy specjalne. Widziałeś te swoje, widziałeś ją jego? Znaczy, że ściągnie koszulkę, tak? Że jest najniższy kurs w ogóle na to. Widziałem, że Peus ściągnie koszulkę. Ciekawe, ciekawe. Ja generalnie, wiesz, fajnie jaram się, że będzie ta bitwa. W sensie mnie zawsze stresuje takie na startowanie, na bitwach. Bardziej w sumie niż walka w oktagonie. Jak nie trenuję, no ale trudno, zobaczymy. Do wygrania właśnie ogłosiliśmy z Pueblosem 10 tysięcy. To spoko, bo ostatnio miałem rozmowę z Boberem, który wiesz, mówił, że zajebiście, że będzie bitwa, ale ja skończyłem na tym etapie, że będzie 5 tysięcy, bo tam chyba było przez chwilę, nie? Że ma być... potężni sponsorzy, więc wjeżdża, dycha. Ja mówiłem, że właśnie na Wigilii Quality, że stary, to jest turbo za mało, ale jak jest dycha, to już jest fajnie. Plus jeszcze wypłaty oczywiście dla potężnych zawodników. Freestyle w Polsce rośnie. A ty jesteś jego dobrym ambasadorem. Staram się jak mogę. Ale przede wszystkim... Ja wiem, że Nitro też był, ale jego zbanowali, abyś nie podzielił jego. Nie, ale uwierzcie mi, roboty, ile wkładamy w to, że przyjechały największe nazwiska, to jest mocarne. I powiem ci szczerze, że dużo osób mówiło, że już nigdy nie przebijemy tego, co było ostatnio. Czyli, że wystartowałeś ty z Quebo i w ogóle, ale teraz im częściej wchodzę w internet i czytam komentarze, ludzie się spodziewają, że tym razem może być jeszcze lepiej. Ty się masz bardzo niewdzięczną rolę, bo... Dotknęliśmy sufitu na poprzedniej edycji, a teraz bardzo dużo od siebie dajesz, żeby jeszcze bardziej to przebić, co często rzeczy, które wychodzą naturalnie, są lepsze niż rzeczy, które są zaplanowane. No ale nawet jeżeli to będzie trochę gorsze, a nie zakładam, niż poprzednia bitwa, to i tak będzie zajebiście. Są nazwiska wielkie, Edzio wraca. Ja dzisiaj robiąc te typowanie sprawdzałem, że on przez ostatnie 3 lata, w domu, 3 lata odbył chyba, był tylko na 4 w ogóle bitwach. Tak, tak, a dalej na 3. No to on jest w takim cugu, wiesz, jakby... Ale uważam, że ty wygrasz tę walkę z tego względu, że ludzie czekają na to, aż ktoś pierwszy raz w życiu przeora Edzia tak konkretnie. No nie, no ja go przeorałem 2 razy kiedyś na bitwie freestyle'owej, ale on mnie też 2 razy. Właśnie nie lubię tej grupy, stary, bo w grupie raz kiedyś z nim zaczynałem na freestyle'u na WBW i przejebałem z nim wtedy w grupie. Pamiętam, że... On mi tyle wypierdalał, wiesz, jakichś punchline'ów, ja nie wiedziałem, na którym się skupić, no bo on jest jak taka mała maszyna. Ale właśnie dlatego mi się to podoba, że są te obrazki, bo te obrazki sprawiają, że to nie jest tak, że wiesz, że dostaniesz temat zielona kartka i od razu dobra, jesteś wyautowany, dobra, zielony palisz jak Arab, tylko wiesz, zmieniają się te jakby, wiesz, obrazy i tyle. I masz być na bieżąco błyskotliwy, a nie w wyuczony sposób błyskotliwy. No i na tym to polega, że oprócz was Bober kontra Koro, więc mamy 4 największych. Ty jesteś jako organizator, ale nie jesteś ani w jury, ani prowadzącym. No, będziemy mieli coś specjalnego, czego jeszcze nie było. Ale będzie dużo osób z YouTube'a, to już mogę teraz zapowiedzieć, które będą freestylować oprócz tego, ale nie mogę jeszcze zdradzić kto. Natomiast idziemy coraz wyżej, ale ty masz walkę bardzo ważną, bo z gościem, którego kondycja się nie kończy. Nie kończy się w triatlonie i w Ironmanie. Nie wiesz, jak jest z jego kondycją na walkach. Dokładnie tak. I myślisz, że to jest coś innego?
Myślę, że to jest coś innego. Znaczy ja uważam, że będzie miał zajebistą kondycję, lepszą niż ja może nawet, chociaż ja chcę mieć najlepszą formę swojego życia. Wiesz, mam podobny challenge jak ty, jem 2000 kalorii i trenuję prawie codziennie, chociaż teraz lecę do Norwegii od razu po bitwie na 2 dni kręcić teledysk, a potem jeszcze gdzieś tam jadę. Czyli poobijany. Tak. Nie, przepraszam, po... tak. Nie poobijany, ale na 2 dni tylko. No, wiesz co, no, to jest w ogóle fajny gościu, ciężko do niego dymić, wiesz, ciężko jakby medialnie rozpromowywać to na zasadach Fame MMA, no, na zasadach Fame MMA, jakby to Wiewiór powiedział, ale generalnie no, uważam, że walka da, nie? No bo wiesz, wychodzi gościu, który jest uważany za jednego z najtwardszych Polaków, nie? Tam Stalowy Szog o nim jak nagrywał filmik, to tam wiesz, wymieniali go wśród Pudzianowskiego i tak dalej, wiesz, ten sam sort ludzi, no a ja wychodzę z nim walczyć. To jest niesamowite, bo kurde, walczyć z kimś, kto może być niewyczerpany, jeżeli chodzi o kondycję. Ja też uważam, powiem szczerze, jak go tak analizuję, że nawet nie ta kondycja jest jego największym atrybutem, tylko te warunki fizyczne, no bo jednak jest większy ode mnie, nie? Jak tak stanąłem przy nim, to powiedziałem sobie, że kurde, to nie jest taki mały gościu, nie? I też ma... Walczyłeś dopiero z potężnym Darol Lewem. No nie, no ale... Z potężnym zasięgiem. Na przykład uważam, że taki Darol Lew był lepszy, znaczy nie mogę wiedzieć, jaki jest Robert Karaś, ale na przykład uważam, że ciężko Dara po 10 latach technicznie być od niego gorszy. Lepszym, ale no wiadomo, że to jest inny mental, nie? To się składa wiele rzeczy na walkę. Tylko wam powiem w tajemnicy, wracając do Bitwy o Południe, że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby Darol Lew przyjechał na bitwę stoczyć pokazową walkę z Filipkiem. Nie uda się, więc nie musisz być w strachu. Za pieniądze nie chciał tego. Nie mógł akurat, nie mógł, ale była też propozycja, żeby po prostu zagrał koncert. A Pasikonika, żeby zagrał? Ja mógłbym z nim ten numer zagrać. Darol Lew, jeżeli możesz przylecieć... Gdzie mieszka Darol Lew? Pewnie tam, gdzie nie ma klubów do trenowania MMA, dlatego tak... Nie, czekaj, on jest wielkim fanem. Nie wiem, czy jestem świadom swoich słów i konsekwencji tych słów. Nie no, Daro chyba w Anglii mieszka, tak? Tak, tylko próbowałem się przenieść na Nottingham, Nottingham jest kibicem. Ale trenuje chyba w Londynie, tak mówił. A ja Dara, mało kto wie, ale widziałem Dara o 9 rano w hotelu, po walce. To jest bardzo śmieszna sytuacja, bo ja nie mogłem zasnąć po walce, wypiłem może ze 2 drinki, wygoniłem wszystkich z pokoju, no i tak do 7 gdzieś sobie leżałem. I mówię, dobra, to idę na, idę na śniadanie, nie? I akurat na śniadaniu spotkałem Ferrariego i Huberta Mściłujewskiego. No i oni zaczęli stawiać, nie? Jakby ja akurat lubię pić aperole, no to wypiłem trochę tych aperoli, no i taki podchmielony zjadłem i wracam windą, wjeżdżam na 9 i centralnie winda się otwiera i na vis-a-vis Daro ze swoją partnerką, nie? Ja powiedziałem witam, on powiedział mi cześć i poszedł. Bo Daro ma do ciebie jeszcze małe tutaj problemy za rzeczy, które źle powiedziałeś. Tak, ja to źle ująłem w słowa po prostu, ja głupi. Ale uważam, że wspólny numer Pasikonik byłby hitem. Stary. Znaczy na scenie drugi raz. No. No, uważam, że Darom z całym szacunkiem na przykład mógłby iść w karierę muzyczną. Może lepiej by mu poszła niż ta MMA, bo wydaje mi się, że ma niespełnione ambicje. Ale widać, że trenuje do bitwy, bo to jest cały czas punch za punch. I tak samo widziałem, że dobrze się bawiłeś w momencie, jak Pasut rozmawiał z dziewczynami na konferencji. Bardzo mi się to podobało, jak Pasut cisnął temat OnlyFansa. Uważam, że chociaż ja dobrze zareagowała, że chociaż ja na przykład moralnie... Zdenerwowała się? Właśnie raczej chyba się nie zdenerwowała, chociaż ja akurat się totalnie z nią nie zgadzam, mam na temat OnlyFansa trochę, znaczy mam podobne podejście jak kiedyś chyba ty i Weronika Włoszczak, ale też uważam, że wszystko zależy od moralności, ale generalnie no, miała dystans. Dobra, to teraz przeczytam jeszcze zakłady specjalne, a ty powiesz ludziom co zrobisz. Filipek na winie o miliczu 1,45. Na winę. Filipek zarapuje słowo fame co najmniej 3 razy. Nie. Nie. No to nie opłaca się. 1,90. Filipek zrymuje do słowa matryca. Robert Kubica. Jakbyś zrobił Robert Kubica, Milicz Stolica, fame, matryca. Nie zachwyca. Dobra, Edzio odpadnie z bitwy po fazie grupowej. 3,25. To jest fajny kurs. Nie stawiałbym na niego. Czyli, że może przejść do półfinału. Powiem ci szczerze, że Edzio zajebiście freestyluje, nie ma co pierdolić, wiesz, jakby problemem Edzia jest to, że jest średnim raperem,
No, tak szczerze, ja mu to mówię, wiesz, ma słabą barwę głosu, piszczy trochę na tych numerach i teksty ma często freestyle'owe. Miał parę dobrych numerów, ja na przykład uważam, nie jestem z takich osób, które mówią, że Edzio, kurwa, tylko i wyłącznie chujowy rap, bo ja... Mieliście razem płyty ze słabym raperem, byś nie nagrał. No dokładnie. I na przykład uważam, że w tamtym okresie dużo bardziej mi się jego kawałki podobały niż te, które później nagrywał, nie? Że tam na przykład miał też taką płytę Wiara, Miłość, Nadzieja, nieważne, w każdym razie tam też miał parę fajnych kawałków i ludzie przez to patrzą na pryzmat Edzia, ale on freestyle'owcem był zawsze zajebistym i nie ma co kurwa gadać, nie? Ja myślę, że ja rozumiem to z innej strony, że dużo kibiców czeka freestyle'owych, aż on zostanie przeorany za TikToka, dlatego powiedziałeś, że ty z nim walczyłeś, ja o tym wiem. Co myślisz, że on nie zrobi sobie odpowiedzi na to, no kurwa. Ja myślę, że hałas, szczególnie w pierwszej walce, kiedy te punchy o TikToku nie będą jeszcze przeorane. Ale publika jest bardzo, łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Ja byłem wielokrotnie na bitwach, to zajebałem jak Jacek Murański jakimś tekstem, ale generalnie uważam, że publika bardzo często ma coś takiego, że ja już parę razy byłem, że rzuciłem jakiś killer punch na gościa i on to, i był zajebisty, wiesz, taki personalny i nagle gościu odbił i wiesz, i jeszcze większy hałas, więc nie wiadomo jak to będzie. 1,75 na Filipka, 3 drogowo, na dogrywkę 4. Ale z Edziem na dogrywkę? No, bardzo jest wysoki kurs na dogrywkę. No bo wiesz, a w jury jest Kongo. Meduza, ryba, oset. Jest meduza, ryba, oset. To uważam, że będą dogrywki. Będzie ogień, dzięki Pif. Słuchaj, Mateusz, a chciałem się jeszcze zapytać, bo ty ostatnio jadłeś za mało kalorii, więc... Ale Filipek się nauczył w reklamy. Słuchaj, trenuj tak samo, ale jedz więcej. Pasibus, jeżeli chcielibyście zostać oficjalnym cateringiem na bitwę o południe, to do 7 stycznia mamy czas. Macie jeszcze 3 dni, dobra. Dzięki stary, trzymaj się.